Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Albert Ozimkowski, Mariusz Olkiewicz, Indekerz.pl. Jesteśmy w gościnnych progach, jak to nazwać? Unique Fight Club, ale chciałem tutaj ogródka, tylko to ogródek jest ciężko nazwać, bo tu można wybudować centrum handlowe. No i to można by nazwać go jesiennym ogródkiem przed restauracją unikalną, która jest jakby częścią kompleksu Unique Fight Club. Dziabnęli, widzę, Unikala zrobiła, albo Unique LA, takie wiesz. Ale co, bo ja jestem narodowy, ja myślę, że już zniknęło. Dziabno, nie masz torbianki, nie wystaje. Nie no, ale N mogło się komuś przydać, no nie ma, no ale co się stało, to nie wiem. Może kiedyś się dowiemy, ale tak, Unikalna Cafe, Unique Fight Club i Albert Zimkowski, który ogłoszono walkę ma. Powiedz mi, dlaczego tak długo trwało to ogłoszenie? Czy to taka prozaiczny powód, jak już kiedyś miał, czyli czekali, aż zawodnik dośle zdjęcie, czy jest jakiś inny powód? Była taka sytuacja, że czekali na dosłanie zdjęcia przez zawodnika i KSW i dlatego nie ogłaszało walki, no bo chce jakoś utrzymać jakość tych grafik, co szanuję i rozumiem, ale jak było u Ciebie? Wiesz co, nie wiem, nie powiem Ci, Mariusz, bo nie znam kuluarów, jak to wszystko wyglądało. Ja o przeciwniku wiedziałem mniej więcej na pewno dwa tygodnie temu, już wiedziałem, że będę się bił z Henrym. I no, pod niego się, że tak powiem, szykowałem. Było paru rywali do mnie przemierzanych. Ostatecznie walka jest z Henry Fadipe. No i pod niego się szykuje, a jak to było, to nie chciałbym cię kłamać, nie chciałbym snuć jakichś swoich domysłów, po prostu nie wiem. No jeżeli dwa tygodnie, no to w takim razie wszystko wiem. Myślałem, że to już dawno, wiesz, od dwóch miesięcy, a jakieś są oczekiwania? Nie, było tak. Ja też troszkę później zacząłem ten obóz przygotowawczy. I nie jest to związane jakby ze zmianami klubowymi, które działy się na radomskim podwórku, ale po prostu mniej więcej tak... Wydaje mi się, 5 tygodni temu mniej więcej wiedziałem, że to może być Henry i potem zostało potwierdzenie, wiedziałem, że to jest Henry Fadipe, który miał też przyjemność bić się u nas w Polsce już na MMA, tak. No właśnie, no widziałeś, najpierw jego walkę zobaczyłeś, a potem się dowiedziałeś, że będzie twoim rywalem, tak to wygląda ta chronologia. No to zatrzymując się na tej walce z Łukaszem Stankiem, no to Henry Fadipe był jedynym underdogiem, który wygrał swój pojedynek na tej karcie, bo karta generalnie zaskoczyła pozytywnie, no to właśnie rozmawialiśmy chwilę o Mateuszu Makarowskim, że genialny występ, natomiast zaskoczyła pod tym względem absolutnie, natomiast nie zaskoczyła tym, że wygrali wszyscy faworyci. No i tutaj kamyczek do ogródka wrzucić muszę i wszyscy sportowcy przy okazji. Więc zapytam Ciebie, jak oceniasz ten występ i tą dyspozycję Henry'ego? No bo z tego, co wiem, no to Tomasz Jeruszka u nas na podcaście, jednocześnie trenerem Łukasza Stanka, Łukasz też o tym mówił, bo też był, że tam już ten pierwszy cios, to nie był ten, który zakończył, to nie był cios, który już go naruszył. No wydaje mi się, że przede wszystkim nie można charakteryzować tego zawodnika, patrząc na jego rekord. Z racji tego, że jak patrzę, jak zmienił styl walki mniej więcej od 2018 roku, to widać, że coś przebudował, potem była ta przerwa i walczy zupełnie inaczej. Tak, nie wiem, jak na przykład Mark Hunt miał rekord 14-12 i bił się o pas mistrza UFC. Widać, że zmienił, że wzmocnił się fizycznie, że jest dynamiczny, że dobrze korzysta z tego swojego strikingu, bo wywodzi się z K1, nawet chyba w komentarzu podczas MMA Attack, choć tego nie sprawdziłem, bo no, że jest też mistrzem świata w tej formule kickbokserskiej. Na pewno mocno bijący zawodnik. Widzę też, że ma purpurę w brazylijskim jiu-jitsu i tak wydaje mi się, że tak jakby, nie wiem, takiego patrzę, możliwe, że po prostu postawił mocno na sport i zdecydowanie bije się lepiej niż to było przed tą chyba bodajże 3-letnią przerwą. Na pewno niebezpieczny zawodnik, trzeba uważać na te jego ciosy i no, wydaje się na papierze, patrząc stricte na rekord, że to nie jest aż tak mocny rywal, za jakiego go uważam, ale uważam, że to jest mocny rywal, no i to jest dla mnie to jest wyzwanie. Potem wiem, że szybko wziął walkę chyba tydzień po występie na MMA Attack. Tam wygrał na MMA Attack z Łukaszem w drugiej rundzie. Potem bił się o jakiś pas federacji. Tam też. To było pas? Nie wiem właśnie. Bo to rywal z ujemnym rekordem mocno. Tak, nie wiem, czy to było, wiesz, ale on tam wygrał szybko i tak widzę, że tak jakby, wiesz, wrócił, no i też
No ja na pewno wiem, że też jestem dla niego, na pewno też ja dla niego będę jakimś tam wyzwaniem i no widać, że jest tam po trzech zwycięstwach, no i co no, co będzie trzeba zrobić wszystko, żeby go zastopować, no na pewno efektownie walczy, w sensie takim, że szuka cały czas skończenia przed czasem, szuka tego, żeby mocno trafić, potrafi posyłać swoich rywali lewą i prawą ręką, kopie. Trzeba uważać, dynamiczny, dosyć szybki, tak naprawdę to ciekaw jestem, jak przedstawiają się jego, o tu macha, zaraz zabiorę tą koszulkę, upiorę, chyba nie, to no, trzeba uważać, no wiadomo, ja też powiem Ci, tak czuję, że też się, że tak powiem, rozkręcam, jeśli chodzi o ten trening, cieszę się, że jakby robię walkę, nie ma kontuzji, była walka w marcu, potem była walka w maju. Ja chciałem się bić w sierpniu, ale no nie było miejsca dla mnie na karcie. Te zestawienia już były poustawiane. Kurczę, ja cały czas gadam, o tym nic nie mówisz. I wiesz, potem była taka troszkę przerwa, trochę złapałem parę kilogramów, no i teraz jestem w treningu, no i mam nadzieję, że uda mi się tą walkę wygrać, no i będziemy tam podtrzymywać tą dobrą, jak na te ostatnie lata, częstotliwość startów. Przewidywania są mniej więcej oczywiste, jak ta walka może wyglądać z Twojej, z jego strony. On raczej będzie chciał zrobić to, o czym już wspomniałeś, czyli utrzymać walkę w stójce i tam zakończyć ją przed czasem po ciosach. Natomiast pytanie, czy Ty będziesz za wszelką cenę chciał to neutralizować, czy sprawić tą jego stójkę, czy jednak nie będziesz ryzykował i będziesz walkę klinczował, przynosił do parteru pod siatkę? No ciężko powiedzieć, wiesz, czasami można gdybać przed tą walką. Wydaje mi się, że zarówno ja, jak mój przeciwnik już tyle lat, nie są już, wiesz, to nie są miesiące, tygodnie, tylko to są już lata, kiedy mamy do czynienia z tą formułą walki i przede wszystkim walka zaczyna się w stójce i każdy z nas na pewno ma narzędzia do tego, żeby też wygrywać te pojedynki na nogach i tak naprawdę zobaczymy, jak ten pojedynek się będzie układać. No, MMA jest taką dyscypliną, że wiesz, że tutaj się może zdarzyć wiele, też mało jest zawodników jakby, którzy nie mają, mają ten nieskazitelny rekord, no może poza tą jedną dyskwalifikacją u Jona Jonesa, który wygrywa przegrywa po dyskwalifikacji, ale no tutaj wiesz, to nie jest, no w boksie wiesz, dostajesz plombę, na osiem możesz stać, można jeszcze to odwrócić, tu się dzieje wszystko szybko, dlatego tak mówię, ciężko jakby przewidzieć, ja miałem okazję, nie wiem, wygrywać z lepszymi od siebie, przegrywać, także wiesz, znam smak wygranej, smak porażki i z autopsji wiem najlepiej to, że to można sobie gdybać, zakładać, a podobnie jak powiedział Mike Tyson, taktykę się ma do pierwszego przyjętego mocnego ciosu i na pewno coś w tym jest. W takim razie zapytam o tych rywali, którzy byli proponowani, z którymi nie będziesz finalnie się mierzył. To Fadipe na ich tle, jakbyś go uplasował? To najlepszy z tej grupy, najsłabszy gdzieś po środku? Przecież ciężko mi tak scharakteryzować, bo każdy z nich tak naprawdę był inny. Też nie wiem, jak tam było wcześniej, czemu tych start chodziło, nie dochodziło, też nie znam do końca tych kuluarów i też przede wszystkim ja nie jestem od tego, nie jestem matchmakerem i dostałem taką propozycję, też wiadomo, że i tak stosunkowo późno, jakby o terminie walki wiedziałem dużo wcześniej. Miałem początkowo bić się z kimś innym, ale po prostu komuś tam pokrzyżowały się plany. Potem tak naprawdę spośród były chyba jakieś takie trzy możliwe nazwiska na stole. W końcu dostałem telefon, że jest to Henry Fadipe. No cóż, no pozostało mi tylko, nie wiem, zaakceptować i tyle. No wiedziałem, że się bije, że zostałem ogłoszony na tej gali. No i cóż, no ja nie zamierzam już odmawiać jakby walki i tak dalej, ale też mam świadomość tego, że może mimo tego jakby jego, nie wiem, rekordu, no to uważam, że to jest, kurczę, groźny rywal. W takim razie powiedz, jak będzie wyglądał narożnik i co Waldemar Kasta przeczyta, jak będzie odczytywał przynależność klubową, bo jak to teraz wygląda, jest Unik, jest Skra, są treningi w Radomiu, jak to wszystko wygląda, kto spina, kto head coachem, kto w narożniku, czy już to wszystko wiesz? Znaczy no w narożniku będzie na pewno trener Jocz, będzie Krzysiek Gutowski i trener Paweł, trener wiem, że German jedzie na Cage Warriors z Karolem.
Obecnie trenuję tak naprawdę w dwóch klubach w Radomiu i tutaj w dwóch klubach. I tak naprawdę to szczerze powiedziawszy, że chciałbym najlepiej to, żeby wszystkie kluby reprezentować, a może będę reprezentował Odzimkowski tym, a tak na poważnie, moim trenerem jakby głównym jest Robert Jocz, ale to jest dobre pytanie, bo naprawdę na pewno chciałbym to tak poukładać, żeby zachować się w porządku wobec wszystkich, tylko tak powiem, że chyba sam nie wiem do końca, jak to będzie. No w takim razie, a tego plotkę może byś ty mi zweryfikował, bo ta część trenerów i zawodników, która odeszła z WCA, przeniosła się do Skry Fight Club, ale słyszałem plotkę, że to nie będzie nazwa grupy zawodniczej Skra Fight Team, czy coś takiego, że ma powstać jakaś nazwa zupełnie nie związana z nazwą Skra i tak dalej. Coś wiesz o ten temat? Coś wiem. Nazwa grupy zawodniczej, o to mi chodzi. Tak, tak, coś wiem i szczerze powiedziawszy, nie wiem, jeśli to ma być ta nazwa, to nie wiem czemu. Nie wiem do końca, co to znaczy. Czyli chyba raz... No poczekaj, to może inaczej, to ja się podzielę moimi plotkami. Ja słyszałem o nazwie Nemezis. No też taką słyszałem. Może... To, a tu N nie ma. Ha! Pak, żeśmy rozwikłali. Ty tak się buduje klub. Ty jesteś inspektor gadżet. Tu jeszcze E z kafe. O Jezu, to jeszcze tych literek jest. I też można dziawnąć? I jeszcze się ucieknie, no. Kurczę, coś można pomyśleć. No, wiesz co... Ja też niezbyt przywiązuję jakby nazwę bezpośrednio do jak to się ma nazywać i tak dalej. Ja wiesz, no, dla mnie ważne jest, z kim trenuję, w jaki sposób trenuję i to, co mogę wyciągnąć od trenerów, od osób ze sobą trenujących, a tak naprawdę nie byłem bezpośrednio, nie mówię, że jest dobra, zła i tak dalej, po prostu no wiem, że podobno ma być taka nazwa, no jak ma być, no niech będzie i tyle. Nie, jakby nie brałem udziału w genezie powstania tej nazwy. Nie wiem, ktoś mądrzejszy ode mnie, bo ja mam tylko maturę, więc nie wiem, jak to tam do końca wygląda, czy się śmieje. Znaczy nie śmieję się, mam maturę, ale nie mam wyższego wykształcenia. Natomiast zmierzam do tego, że Nemezis, zdaje się, ktoś mi uświadomi, że to chyba była bogini zemsty? Tak. No na kim ta zemsta? Znaczy ja wiem, kto będzie się mścił za to N na pewno. Poczekaj, na kim może być ta zemsta? No chyba, że na rywalach waszych zemsta taka, nie wiem. Może. Albo rewanże planujecie. Wiesz, jak będzie teraz rewanż matchmaking, wiesz. Matchmaking, rematch, wiesz. No, nie wiem, wiesz co, mi się wydaje, że trzeba byłoby zapytać u samego źródła. Także no tutaj jakby przy genezie no jest Adam Grabowski, jest trener Jocz, jest Krzysztof Gutowski. Wydaje mi się, że wypadałoby udać się do niego z tym pytaniem. No to kończymy w takim razie temat nazwy, no bo to umówmy się, jest drugorzędna sprawa tak naprawdę, bo liczy się sport, wyniki sportowe przede wszystkim i wasze walki, więc na temat... Aha, no to o bilety jeszcze zapytam. No, rekordu pobić nie miałeś jak, no bo musieliby halę dobudować, ale jak wygląda ta sprzedaż i czy znów jesteś liderem sprzedaży w Grodzisku? Nie. Wiesz, to właśnie była taka sytuacja, że ja troszkę za późno się obudziłem z tym wszystkim. I chyba na 6 tygodni przed nie było trybun. Więc wziąłem płytę, wziąłem 100 miejsca płytę, to poszło, no ale okazało się, że jakieś tam bilety się zwolniły na trybunie. I wczoraj właśnie rzuciłem info, że jeszcze trochę tych biletów będę miał w tym sektorze na trybunie, chyba Perfect View czy coś takiego. I także jak wszyscy, którzy mają ochotę jeszcze się udać osobiście, pokibicować z trybunie mi i innym chłopakom, to zapraszam. Sklep sportowy Fightford, ulica Wernera 10, Radom oczywiście, Centrum Handlowe Korej, lub dzwonić na numer podany na moich social mediach. Kończymy ten blok reklamowy. Tak jest. No i teraz chciałbym przejść do tego, normalnie bym się zapytał tylko o to KSW, ale wczoraj nie uczestniczyłeś w podsumowaniu minionej gali w Octagon Live, więc wykorzystam cię w ten sposób i dwa słowa, żebyś powiedział na temat występu Mateusza Gamrota. Prawie wszystko zostało powiedziane, prawie wszystko sam zainteresowany już powiedział i w mojej opinii to Instalife Mateusza Gamrota jest tak naprawdę, zrobiliśmy skrót z niego, z najważniejszych rzeczy u nas na kanale, natomiast u Mateusza 40 minut i tam jest praktycznie wszystko wyjaśnione, bo Mateusz sam wszystko już wie na temat tej walki. To odpalę na pewno. Tak, ale twoje przemyślenia po walce odnośnie jeszcze werdyktu twojego twojej punktacji sędziów, no bo sporo osób się nie zgadza z sędziami, mimo wszystko, oczywiście nie mówi o wypaczeniu wyniku, chodzi o te 30-27. Wiesz, to nie chciałem się odnosić zbytnio do werdyktu,
z racji tego, że też byłem jakby trochę odpoczywałem i też tą walkę oglądałem, kibicowałem, też podchodziłem bardzo emocjonalnie do tej walki, także wydaje mi się, że mogę być po prostu nieobiektywny. Na pewno to była świetna walka na bardzo wysokim poziomie i zaskoczył mnie przede wszystkim Dariusz tym, że mimo tej przerwy widać, że tą przerwę bardzo dobrze wykorzystał, czyli widać, że poprawił wiele takich aspektów, które były do poprawy. Bardzo dobrze zaczął bić się przede wszystkim z kontry. Świetny parter i wydaje się, że tak jakby wszędzie tam, gdzie Mateusz mógł mieć przewagę nad Dariuszem, to on jakby podniósł ten poziom do góry i zaskoczył mnie bardzo, bo ja pamiętam, jak, nie wiem, 5 lat temu go oglądałem, to ten styl się jego przebudował, wiadomo, ta baza zapaśnicza, ten grappling, ta umiejętność szukania poddań, to wszystko zostało, tylko wydaje się, że to jakby on jest troszkę tak podkręcony, ma tą śrubkę i jest wszędzie troszeczkę lepszy. Patrząc na dyspozycję Mateusza i patrząc na dyspozycję Dariusza, to naprawdę świetna walka. Dla mnie ta walka była, wiesz, taką naprawdę ozdobą MMA, bo jeśli chodzi o te akcje chwytane i też tak sobie wizualizowałem tą walkę, że właśnie to ona będzie troszeczkę inna niż wszystkie walki. Wiele tych zagrań, prób poddań, przejść, tych skrambli zapaśniczych i tak było. Dużo właśnie ruchu w tym parterze, nieustanna taka praca, ciężko jeden drugiego nie mógł skontrolować. No i też Benel Dariusz po tej pierwszej rundzie widać, że mądrze jakby zmienił troszkę taktykę, bo widział, że Gamer mimo wszystko jednak jest w stanie go obalić. I troszeczkę zaczął od drugiej rundy wciągać Mateusza. Zaskoczył mnie przede wszystkim też, że bardzo dobrze wyglądał kondycyjnie. Był wolniejszy, Mateusz był bardzo szybki, bo to wiadomo było, że to będzie jego przewaga, to rwanie tempa i tak dalej, ale wydaje się, że Mateusz też jakby odczuł trudy tego pojedynku, wiesz. Ja bym tak, żebym się tak konkretnie, bo to wiesz, co chodzi, bo to są trochę, tak gadam trochę tak z boku bardzo populistycznie i mało konkretnie, ale musiałbym na spokojnie obejrzeć tą walkę. Wydaje mi się, że na pewno świetną postawę pokazał Mateusz, on się tą porażką jakby nie przejął, ona go zmotywowała, to co napisał, że to jest jego, dla niego lekcja. Pierwszy jakby raz widać było w jego wypowiedziach, że czuł, że po prostu ktoś od niego był lepszy w walce. Bo na przykład przy tej... To tak było chyba tak naprawdę. Tak. Ja też tak uważam i też pokazał mu Benel, gdzie musi jeszcze się poprawić. No pierwsza walka w UFC, no przegrana niejednogłośnie, wiadomo, mogła pójść w jedną, mogła pójść w drugą stronę, czuł się troszeczkę taki niedosyt, mógł się czuć oszukany, nieoszukany, mógł to widzieć inaczej. Ale nie czuł się przegrany przede wszystkim. Przede wszystkim nie czuł się przegrany, a tutaj się czuł przegrany i widział, że po prostu jeszcze musi pracować, ale ja jakoś, wiesz co, bardzo wierzę w tego chłopaka i imponuje mi po prostu, jak on to wszystko jest w stanie sobie poukładać ze strony rodziny, ze strony organizacji tego, że jest w stanie wyjechać i wiesz, on jest nastawiony typowo na sukces i jakoś to czuję, że on wcześniej czy później to zrobi po prostu. A myślisz, że to faktycznie, bo rozmawiamy trochę tak jak o takiej porażce, a to nie dałem, ani porażką tego nie nazwał, ani żadną stromotną przegraną, bo w mojej opinii to ja nie wiem, czy tak naprawdę knockdown w trzeciej rundzie nie zadecydował wyniku, znaczy, no nie zadecydował wyniku, no bo sędziowie widzieli pierwszą rundę inaczej, no ale w opinii pewnie tego chociaż jednego sędziego byłby split wtedy, tak, bo ten knockdown w trzeciej rundzie na pewno spowodował, że runda była przegrana, no bo walka, no to wiemy, że nie, no bo dwóch sędziów dało pierwszą i drugą, tylko wtedy by jakby nie było tego knockdownu i ta walka by się, no runda zakończyłaby się na korzyść Mateusza trzecia, to wtedy byśmy zaczęli mówić o kontrowersjach, bo wtedy większość widziała pierwszą rundę dla Gamrota. No ja też widziałem pierwszą rundę dla Mateusza i mówię, kurczę, pierwsza runda, mówię, no dobrze, blisko jedno ma swoje momenty, ale też myślałem, że właśnie pierwsza runda dla Mateusza. I mówię, jest dobrze, druga runda, Benel zmienia troszkę taktykę, podejście do pojedynku, troszkę oddaje pola, mniej wywiera tej presji. No ten knockdown też był taki, wiesz, on też mógł być decydujący. Też, wiesz, musiałem sobie na spokojnie, wiesz, tak sobie ułożyć troszkę w głowie, nie chciałbym jakąś palnąć głupotę, ale pamiętam, że jak on dostał ten knockdown, to też nie był taki knockdown, który w jakiś sposób
pozwolił Dariuszowi zyskać jakąś dużą przewagę, czy przełamać dodatkowo Mateusza, czy wybić go od rytmu, bo to było tak, że on dostał knockdown i od razu strzelił w nogi, czyli był cały czas w tym pojedynku, czyli na chwilę został podłączony i dalej robił swoją pracę, ale on na pewno był ten knockdown widoczny, w sensie takim i mógł mieć wpływ. No, ja naprawdę byłem pod wrażeniem widowiskowości tej walki, ale też formy i Dariusza pod względem, że mimo tej przerwy długiej, to on ten okres musiał bardzo, ale to bardzo sumiennie popracować i przede wszystkim poprawił takich, wiesz, no, tak naprawdę w każdym aspekcie, gdzie mógł odstawać od Mateusza, to widać, że nad tym pracował, nie? I pod względem nawet tych dźwigni na nogę, wiemy, że Mgamer też świetnie dźwigniuje nogi. Był swojego czasu, jeszcze kiedy startował na ADCC, był, wydaje mi się, że też czasami zafiksowany na tych nogach, naprawdę robił to świetnie, jeździł, czerpał tą wiedzę, to nawet na to Benel był przygotowany, nawet w momencie, gdy Gamer go sprowadzał, nie stawał klasycznie, czasami wkręcał się pod niego. No, dla mnie to był naprawdę prawdziwy taki pokaz grapplingu i uważam, że teraz Dariusz mocno się liczy w stawce, ale też, wiesz, to nie jest tak, że, wiesz, Gamer pokazał, że jest naprawdę w ścisłym topie i ja bym chciałbym taką walkę, jakbym bardzo chętnie bym zobaczył, wiadomo, Gamer mierzy bardzo wysoko, mówi tam od razu o Oliveira i tak dalej, no bo on przegrał, o pas i tak dalej, ale ja bym szczerze tak najbardziej obiektywnie patrząc, jak to widzę, to chciałbym zobaczyć Dariusza z Oliveirą, może Dariusza od razu o pas, a chciałbym zobaczyć taką walkę przed Gamera z Gage. Mm. No zobaczymy, jak to się wszystko rozegra. Tam dużo osób mówi o Fiziewie jeszcze, tylko nie wiem do końca, albo mi coś umknęło, ale albo ma ogłoszoną walkę, albo nie wiem, może zakończył karierę, albo zmienił kategorię. Rafael Dos Anjos, on jest dość bardzo blisko Mateusza, ale o nim się nikt nie wypowiada, jego kandydatury. No tak, no, wydaje mi się, że Dos Anjos ma takie najlepsze lata, ten swój prime. Lubię tego zawodnika, ale no rzeczywiście ta forma jest cały czas wysoka, ale wydaje się, że ten taki już nie jest w stanie jakby wejść na ten top of the top. Może się... Był mistrz zawsze dobry skalp. No. Tak, no tak, no jest dobry skalp, tylko że pytanie... Nie pcha do góry za dużo. No właśnie, że nie pcha też Gamera do góry. Gamer też akurat ten kawałek usłyszałem, bo tak nie oglądałem całego oktagonu wczoraj, tylko słyszałem, jak Gamer mówi, że chciałby sobie zrobić dłuższą przerwę teraz. Myśli teraz o walce marzec, kwiecień. Czyli widać, że w głowie tego chłopaka już jest jakiś plan, już jest motywacja do pracy. Mówi, że tydzień odpoczywa, wraca na salę, bo zaraz chłopaki mają od niego z Czerwonego Smoka też walki. I wydaje mi się, że on już ma plan, nad czym chce popracować, co chce zrobić. Powiedział, że 3 razy w tygodniu chyba będzie robił siłownię, czyli on wie, co w tej walce mógł zrobić lepiej i to pokazuje tylko i wyłącznie to, że podchodzi do siebie krytycznie. To jest dobra taka samokrytyka i akceptuje to, że na przykład to jeszcze może poprawić, to może mieć lepsze. Nie, że wszystko ma najlepsze, już on może być mistrzem, tylko widzi, co ma świadomość tego, co musi dołożyć, żeby stawać się coraz lepszy. No dobrze, no to jeżeli o Mateuszu już wiemy wszystko, a przynajmniej znamy twoją pierwszą wstępną opinię na gorąco na temat tej walki przyszłości. Możemy się umówić, wiesz, ja na spokojnie sobie obejrzę jeszcze raz tą walkę, bo tą galę tak, wiesz, oglądałem, pierwszy raz oglądałem taki UFC, wiesz, że tu rozmawiałem ze znajomymi, oglądałem, wiesz, bo znajomy miał urodziny, ale spokojnie, nie było zakrapiane nic. Siedziałem u... Ty nie zakrapiałeś. No ja nie zakrapiałem, ale nie, tam był fason, wdzięczna reparacja. No była, nie było źle. Także, ale no też wiesz, dlatego też nie chciałbym zbytnio się jakby wypowiadać pod względem jakby innych walk, bo no też inaczej, jak wiesz, wsiądziesz się, wpatrzysz w walkę, oglądasz, starasz się każdy jakiś tam detal złapać, a inaczej po prostu kiedy, wiesz, no siedzisz, śmieszkujesz sobie z kumplami i na tą walkę oglądasz, także na pewno chciałbym się powstrzymać od jakichś tam opinii, bo po prostu nie chcę gadać jakiś głupot albo powiedzieć coś, żeby tylko powiedzieć. W takim razie nie będę cię pytał o punktację w walce Janu Mali, choć kontrowersji jest na tyle dużo, że już nie pamiętam, chyba 22 dziennikarzy na MMA Decisions dało na Jana, tylko jeden dał na O'Malley'a, z czego nawet znalazło się
kilku, nie pamiętam, czy 6, 7, 8, nieważne, którzy dali 30-27 na Jana. To jest jedna rzecz, natomiast rozumiem, że no jakby walka była świetna, wiadomo, natomiast rozumiem, że punktacji tutaj się z tych powodów, o których wspomniałeś, nie podejmujesz. No nie, ale wiesz co, na pewno chciałbym powiedzieć to, że wiesz, bo wiadomo, no, najbardziej punktowane jest effective striking, effective grappling. Mhm. No i teraz jest pytanie, gdzie jest ta granica? Grappling, a striking? To jest jedna rzecz. I wydaje mi się, że nie wiem, to tak na szybko takie przemyślenie, tam sobie kiedyś tak sobie myślałem, że wiadomo, to sędziowanie jakby od samego początku do teraz nie zmieniło się zbytnio, aż tak nie zostało jakby przebudowane na przestrzeni lat. To może wiesz, to może ja po prostu się mylę, tak na szybko myślę, ale jednak styl walki, sposób prowadzenia walki przez zawodników zmienił się. Że wcześniej jakby nie wiem, teraz troszkę ta walka wygląda więcej, jest więcej tej stójki, nie wiem, w parterze się jednak mniej robi, nie wiem, sweepów, poddań z dołu, więcej się wstaje, troszeczkę o coś innego walczysz podczas kontroli, podczas uwolnienia się, inaczej oswobadzasz się z chwytu, czyli ta dynamika walki sama w sobie jest troszeczkę inna. Uważam, że no jest coraz lepiej się to ogląda, bo jest przede wszystkim nie ma, jest taka ciągłość, nawet w tym parterze jest ruch, wstawanie, wykorzystywanie siatki. I nie wiem, może czasami trzeba po prostu jakby bardziej to doprecyzować, no bo teraz tak, no bo jednak obalasz, no kontrolujesz, nie wiem, zagrażasz, jakąś tam masz pozycję i tak dalej, no ale nie bijesz, nie? No ale jednak kosztuje cię to dużo energii. Z drugiej strony jednak bijesz, kontrolujesz. Na pewno O'Malley też pokazał w tym pojedynku, znaczy zaskoczył przede wszystkim, bo wiele osób się zastanawiało, czy on jest na tym poziomie, żeby rywalizować z najlepszymi. I no i pokazał, że zna się na MMA i umie tak naprawdę wszystko. Zyskał szacunek wśród wielu osób. Tak. Naprawdę, że pokazał, że on kuma i tak dalej. No i też ta walka była w moim odczuciu, w sensie takim oglądając na szybko, świetna. Też wydawało mi się, że tą walkę wygrał Jan. Nie oglądałem jej drugi raz. Też widziałem gdzieś tam czasami, będąc w social mediach, że rzeczywiście wzbudza to wiele, wiele kontrowersji. I nie wiem, żeby po prostu może jakoś tak zastanowić się i tak dalej, żeby to było w łatwiejszy sposób, nie wiem, takie bardziej klarowne, nie wiem, no ale no tutaj jest jakby względem, skoro tylu dziennikarzy, ludzi znających się jakby ze środowiska mówi w ten sposób, to bardzo możliwe, że zapewne, że po prostu ta decyzja była po prostu takie, nie wiem, no krzywdząca, ale no i nie wiem, ja tak na szybko myślałem, że wygrał Jan, ale muszę obejrzeć na tą rundę, bo tak powiem, oglądałem troszkę no, po łebkach. No. To zapytam w takim razie ci o walkę Sterlinga z Dillashawem, ponieważ uważam, że w zaistniałych okolicznościach nie za bardzo jest o czym rozmawiać, więc tylko zapytam o tym, czy ty jako fighter rozumiesz decyzję Dillashawa, który wie doskonale, jaką ma kontuzję, z jakim urazem wychodzi. Oczywiście pokazuje serce, nastawiają bark, on wychodzi dalej, to jest zajebiste i to ludzie na pewno szanują i to jest mega. Natomiast no finalnie mogą się czuć fani troszeczkę oszukani, no bo wychodzi w niepełnej dyspozycji. Sterling... daje, Waryczku. Wiesz jak to jest? Wydaje mi się, to wiadomo, ta kontuzja była taka bardzo no, poważna, tak? No przypuszczam, jakiś tam uszkodzony obrąbek barkowy, dlatego to było jakieś tam, nie wiem, wypadanie barku. Wielu zawodnikom te barki wypadają. Może liczymy na to, że to się nie wydarzy. Też tak patrząc czasami z autopsji, wiem, patrząc na salę, że rzadko się spotyka, żeby zawodnik wychodził, wiesz, w pełni formy, żeby nic nie boli, ale ta kontuzja była poważna. Wiesz, no styl Dillashawa jest też świetny, świetnie się go ogląda, ale wydaje mi się, że on jakby od tej próby jeszcze, nie wiem, zejścia do tej kategorii 5-7, to nie wiem, coś chyba stało się, nie wiem, z jego ciałem, jakby, nie wiem, czy ta wpadka dopingowa, ciężko mi powiedzieć, ale widać, że de facto taki troszeczkę regres formy, nie odczuwasz tego troszeczkę tak, że... No, formy, ale nie formy fizycznej.
jakby wizualnie to wygląda naprawdę genialnie. No tak, tak, no ale no chodzi o to, że... Formy sportowej, tak. Właśnie o to chodzi, że formy sportowej, że wiesz, no bo to jednak w walce decydują jakieś takie, nie wiem, szybkość reakcji, pomysł, po prostu ta forma, że po prostu masz ten flow i coś może, kurczę, u TJ'a właśnie te kontuzje, nie wiem, to blokują bardzo, lubię tego fightera, też obstawiałem, że wygra Sterling. Nie myślałem, że wygra tak, no tak w ten sposób, no ale wiadomo, tu się przydarzyła kontuzja. Kurczę, czy fani mogą być oszukani? Mi się wydaje, że on na pewno nie wyszedł do tej walki, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby on wyszedł do walki, wiesz, po pieniądze i... No to na pewno. Wiesz, no dlatego mówię, że no, czy oszukani, że powinien odpuścić, że to... Wiesz, może, no, może zaklinał rzeczywistość po prostu, że nie, będzie dobrze, nic nie jest, dam radę. No może tak, wiesz, no chodzi o to, że pytanie, na ile on miał świadomość tego, że jest to tak poważna kontuzja. Ja wiem, że jakby jeśli wypada bark, jest uszkodzony obrąbek, no to zależy to zoperować. I to ta sytuacja też tak nie wygląda, że wiesz, że operujesz ten bark, robisz obrąbek, pewnie coś tam mogło jeszcze być w tym barku i wiesz, wracasz za 2 miesiące na salę, czyli ta kontuzja, przypuszczam, że jak za nią by wrócił na salę, to jest pół roku i potem jeszcze pół roku treningu, czyli automatycznie... Dziś wyszła informacja, że dłuższa przerwa go czeka. Tak, i wiesz, no ja akurat tego nie widziałem, ale mój rozmów na treningu, ale chodzi o to, że miał świadomość tego, że to przynajmniej potrwa, nie wiem, rok, potem budowanie tej formy, wiesz, znowu, a jednak ta częstotliwość startów Dillashawa w ostatnich latach jest zdecydowanie mniejsza i miał może tego świadomość, że nie wiem, to dociągnie, czy może po tej walce zrobi, no bo zrobił dobry kamp, dobrze, no tak naprawdę to my gdybamy, ale to, że on, nie wiem, mogą się fani czuć oszukani, to wydaje mi się, żebym nie wybiegał tak daleko w przód. No i na koniec, czy jesteś ty zaskoczony zmianą właściciela pasa, czy mistrza, bo na przykład ja w ogóle nie jestem, ja byłem przekonany, że Makhachev przegra. Ja rozumiem, że nastroje... Tak, że Makhachev wygra, byłem przekonany, znaczy spokojny, no wiesz, to jest walka o pas, to ja to nie można tak tego... że tam 90-10, no nie, no ale wiadomo, no byłem gdzieś spokojny, no byłem przekonany, że nie można, wiesz, padać na deski i w końcu ktoś to musi wykorzystać, no i to wykorzystał, do tego jeszcze takie, no nazwijmy to paniczne klepanie, jak na Brazylijczyka, nie wiem, tam było klepnięć, ale naprawdę dużo, no zrobił Makhachev to, co miał zrobić i mamy nowego mistrza w kategorii lekkiej. No ja tak, wiesz, ja liczyłem, może nie obstawiam, ale chciałem, żeby wygrał Oliveira. Łatwiej sympatyzować z Oliveira, to jest oczywiste. Tak, no wiesz, ja sympatyzuję, powiem ci, czemu tak sobie tak, ja tak mówię, no 50-50, ale no widziałem, jakiej klasy jest Makhachev. Ja po prostu bardzo lubię Oliveira, bo pamiętam jego poprzedni jakby okres, kiedy miał tam 10-8 w tych walkach. I jakby coś zmieniło się u niego w głowie, że on potrafił przetrwać te kryzysy, wracać i bardzo mi zaimponował przede wszystkim swoją postawą w klatce. Nie z punktu widzenia, nie wiem, technicznego, taktycznego, bo jest świetny, ale z samego podejścia, że jakby można zmienić swoje podejście, swój charakter, nie wiem, nastawienie w głowie, że to było widać, typowo taką przemianę przeszedł mentalną. I kibicowałem Oliveirze, ale nie będę ukrywał, że ten pojedynek, że tak zakończył się w ten sposób, no to dla mnie jest zaskoczeniem. Brałem pod uwagę to, że może wygrać mimo wszystko Makhachev, ale no, kibicowałem Oliveirze, ale że zakończy się to tak szybko, w taki sposób, no to w przeciwieństwie do ciebie, no dla mnie, muszę się przyznać, dla mnie to jest zaskoczenie. No same zwycięstwo nie jest, natomiast faktycznie no sposób jest, bo jakby poddać Oliveirę, no to i to, że tak szybko, to jest zaskoczenie, to nie ma, byłem przekonany, że ta walka będzie dużo dłuższa, dużo dłuższa, tak, tak. Naprawdę. Właśnie ja o rundach mistrzowskich nawet myślałem. No ja właśnie też tak, w sensie takim ciekaw byłem, no bo jednak te starcia takie dłuższe, mistrzowskie, no Oliveira już ma trochę ich na koncie i potrafi właśnie przełamywać, odwracać te losy. No i tutaj wiesz, no to kurczę, on wiesz, wszedł i zrobił robotę i to wiesz, tak można, jednak Oliveira jest świetnym strikerem, ma knockdowny, ale przede wszystkim jest, uważam, najlepszy jest w walce na chwyty, a właśnie w tej swojej koronnej grze, w tym też jest najlepszy Makhachev, zupełnie inny styl, jeśli chodzi o tą walkę na chwyty. Wiadomo, to też było po knockdownie, ale
ja też nie myślałem, że on będzie, wiesz, tak sposób zabetonować, zalać betonem Oliwierę i w takim łatwym sposób go kontrolować. No ale to też było po knockdownie, wiesz, no jest wiele tych czynników wpływających na to, ale i najlepsze jest to w tym, że ten Makhachev, on się cały czas rozwija, on z walki na walkę jest coraz lepszy i ja pamiętam, jak widziałem go, kiedy wychodził z Khabibem, jak on się rozwija, jeszcze pamiętam jego jeszcze występ w M1, to mówię, kurczę, on będzie, że ten styl, nie mówię, że lepszy, ale ten styl dla mnie był fajniejszy nawet dla oka niż samego Khabiba i no wydaje mi się, że on może tutaj długo zagościć na tronie kategorii. No tak długo, jak nie spotka się z Mateuszem. Tak jest, tak jest. No, Gamer pracuje mocno zawsze. Pracuje i trzymamy kciuki za Gamera. Sam Khabib chyba powiedział, że wcześniej czy później tak się pewnie oni spotkają. No to jak tak powiedział, to kto ma rację? No przecież kto ma rację, jak i Khabib? No na pewno nie ja, Khabib musi mieć rację. Nikt tutaj nie wie lepiej od niego. No, on zamienia w czyny, no on potrafi zamieniać czyny w słowa. Tak, no to, słuchaj, no przewidział mnóstwo rzeczy już tak naprawdę, chociażby Islama z pasem, to jest jedna rzecz, także tutaj absolutnie my mu wierzymy, ja oczywiście byłem wielkim fanem Khabiba, więc jakby dla mnie też fajnie jest to, że ma takiego godnego następcę, który będzie dzierżył ten pas, zobaczymy jak długo, no tak jak powiedziałem, no do trzech walk pewnie zajmie Mateuszowi dostanie się do Islama, zobaczymy w którym miejscu wtedy będzie Islam, w którym miejscu będzie wtedy Mateusz, no i też czy Islam będzie, wiesz, skutecznie bronił, bo pamiętajmy o tym, że rozmawiamy cały czas. Chyba nie mam problemu, chyba tak jest po prostu, z najmocniejszą kategorią wagową w UFC, najbardziej wyrównaną w czubie, mnóstwo ciekawych walk przed nami, które mogą dać bardzo ciekawe rozwiązania. No i są zawodnicy, których arsenał może po prostu narobić problemów Makhachevowi, może być, tak jak powiedziałeś, walka zna się w stójce, no a tutaj sobie wyobrażam, że jest tam parę gogatków, którzy będą potrafili zaskoczyć Makhachewa siłą ciosu. No, bardzo też podoba mi się, jeśli chodzi o tą pracę taką strajkerską i taką nietypową fizję. No, jest mega mocny i to co powiedziałeś, ten top jest bardzo taki równy. Każda walka... Tony z niego wypadł aktualnie na razie. Tylko. No tak, no tak, ale... No... Ale Gamrot z niego nie wypadł i Arman też z niego nie wypadł. Tak, tak. Wiesz, najlepsze jest to, że każdy z tych zawodników, patrząc na ich grappling, jednak ja jak trochę patrzę, jakby jakieś takie, wiesz, karty, wiesz, Street Fighter, Tekken, no to oni zupełnie inaczej walczą, zupełnie inne mają te umiejętności, jeden jest trochę silniejszy, jak patrzysz na grappling Dariusza Makhachewa, wydaje mi się, że patrząc pod względem gry takiej grapplingowej, najbardziej podoba mi się Makhachew w stójce, na chwilę obecną strasznie mi się podoba Fiziew i no, zaskakuje ten chłopak, widać, że się rozwija i jest taki, wydaje się, naprawdę bardzo silny na tą kategorię wagową, jest prawdziwym dynamitem i też zaskoczył. Ciekaw jestem, jaki sposób sztab Mateusza teraz to ustawi, jaki będzie wyglądał ten matchmaking. Przede wszystkim, żeby ta walka coś mu dawała, ale też wiesz, dawała mu rankingowo, ale też jakby to nie ma takiego drugiego jakby zawodnika jak Dariusz. Mhm. Każdy z nich jest inny i no i to jest zajebiste. Mhm. No czekamy na te rozwiązania, bo parę mamy. Większość chyba tej czołówki jest zestawiona, tak mi się wydaje, że tam nie ma jakichś tych zawodników potencjalnych, bo i Fizje ma walkę i Gage i Chandler nie pamiętam, Turner chyba nie ma i nie ma, no właśnie RDA chyba nie ma, no tak złowy nie pamiętam tych wszystkich zestawie, natomiast na pewno ta czołówka miała przed chwilą, także czekamy, Albert, również czekam na twoją walkę, 12 listopada, Grodzisk Mazowiecki, sobota, długi weekend, także nie wyjeżdżamy, przyjeżdżamy do Grodziska albo odpalamy w trakcie długiego weekendu, no bo 11 listopada, zresztą mam też Galę Babilon wtedy w Radomiu, to rozumiem, że 11 masz ważenie, 11 to jest piątek. A 11 jest? 11? Tak. A 10? Nie. 10 to nie. 11 jest, ty masz ważenie wieczorne, to ale jedziesz na galę do Radomia, czy już nie? Oj, chyba raczej nie, bo z racji tego, że już zawsze czwartek zaczyna się Media Day, no i muszę być tam grzecznie zważony, wszystko muszę podpisywać, także będę pewnie na miejscu, będę zalokowany od czwartku, przypuszczam, w Grodzisku Mazowieckim. W Warszawie chyba. Tak? Chyba tak. No. Kurczę, on wszystko wie lepiej, nie?
ale dobrze mądrego to słuchać. chyba w Warszawie, także tak. No ale zobaczymy. No w każdym razie, no Galaś to pytam radę fajnie. Ja czekam na parę debiutów, szczególnie czekam na Darię Brzozowską, której nie znałem. Ona się przedstawiła ładnie w wywiadzie z Arturem Gwoździem. On ją anonsuje, no więc trzymam kciuki, ale w ten weekend też czekam bardzo na jutro, poza oczywiście Babilonem, czekam na występ Michała Bednarskiego, bo go tam mocno pompujecie. Wierzę, że są tam mocne umiejętności i w tej fazie ciężkiej się odznaczy. I na Wiktoria Czyżewska, pierwszy debiut zawodowy, troszeczkę na TFL-u oczywiście w Łodawie, bo troszeczkę tak bez echa przychodzi ten jej debiut. A tam jeszcze jakaś taka zawodniczka dość nietypowa, bo zdaje się, że walczyła z mężczyzną, rywalka Wiktorii Czyżewskiej. No też, takie historie. No też słyszałem. No fajnie też, że wiesz, że to kobiece MMA się rozwija i też ja tak, moja żona trenuje, ale nie chciałbym, żeby się biła, ona też nie lubi sparować, ale no też śledzę i widzimy, że no włodarze z każdej federacji starają się jednak zabiegać o to, żeby zachować jakąś, mieć jakąś walkę, nie wiem, zachować parytet, nie wiem jak to nazwać, żeby jakaś walka kobiet znajdowała się na karcie. No, też nie ukrywam, że czekam na występ Wiktorii Czyżewskiej, bo uważam, że to jest bardzo zdolna dziewczyna, która już mimo młodego wieku już dużo potrafi. Tak jest. Czyli dzisiaj Babilon 30, MMA 31 w Grodzisku, TFL 25 we Włodawie, jutro UFC Katar Allen. Też ciekawe, wiesz, jaka ciekawostka, dzisiaj mi kolega z redakcji powiedział, Allen przegrał tylko jedną walkę w karierze z Marcinem Wrzoskim. Tak. Taka historia. No i zobacz, idzie dobrze i on w ogóle, powiem ci, że kurczę, on się rozgada. No dobra, nie będę się gadał, ale powiem ci, że to będzie kozak walka, nie? No będzie. No, ciekaw jestem, czy mu się, Katar ma taki styl, wiesz, uważam, jeden z najlepszych lewych prostych w tej kategorii. Świetnie potrafi walczyć na presji i potrafi tak, wiesz, przełamywać tych swoich przeciwników, nie dawać im miejsca. No już mnie zaskoczył bardzo z Giga Chikadze, także czekam, no to będą znowu Allen też ma moc w pięściach i potrafi korzystać ze swoich umiejętności strajkerskich, graplerskich, ale jak trzeba pójść na wymianę, no to też, wiesz, potrafi rozpuścić ręce. No ciekaw jest nierozbity, tutaj może być krwawo, tak czuję. Tak będzie, na to liczymy, żeby tak było i to taki, chciałbym, żeby to było 25 minut jednak, żeby to była taka, albo przynajmniej 4 rundy, żebyśmy się nacieszyli tą walką naprawdę, naprawdę konkretnie. Albert, tyle ode mnie, no bo oczywiście tematu to mamy mnóstwo, bo tutaj Bellator z Rising, turniej w ogóle. Wczoraj słyszałem właśnie w Oktagonie, że mają mnoże gala, jest oczywiście Rising, no więc nie wiadomo jak z transmisją, ale że łokcie 12 na 6. Także w ogóle będzie się działo naprawdę kazackie stawienia z Kleberem Koykerpsem na czele. Do tego no przed chwilą ogłoszono Erslan Czuzigajew na KSW 77. Rutek lekko przesunięty. Nie wiem ile jest walk na karcie, ale jakby już ją zamknęli, to i tak jestem zadowoleni. No. Nie no, kozak walka, wiesz, udało im się, zrobili największą walkę w historii MMA u nas. Na pewno, bo się nie dało chyba już wyżej jakby to medialnie ogarnąć pod względem zasięgów pójdziana z Mamedem. No i ta karta to jest prawdziwą ozdobą i wydaje mi się, że każdy zawodnik, który ma szansę wystąpić na tej karcie, no to jest no zachwycony, bo to, wiesz, to jest jednak, to jest na pewno taki, wiesz, tak, to jest nagroda wystąpić na takiej gali i moim zdaniem jest to najlepsza karta w historii polskiego MMA. Może tak być, a jeszcze nie znamy całej. To ja trochę żałuję, natomiast fajnie Wojek powiedział o tym, że czasami nie warto z czymś czekać, bo coś jest hot teraz, tu i teraz, ale uważam, że jakby jeszcze ją trochę wypełnić i przesunąć walkę Salaha, to można i narodowe atakować. Też tak właśnie uważam i zresztą widzimy po sprzedaży tych biletów. Wiele znajomych do mnie pisze, że chociażby VIP-y jakieś załatwić, a ja mówię, kurczę, no nie ma. No piszę, mówię do Darka, mówię, no nie ma tych biletów, mówię, na te Gliwice. Teraz chyba coś tam przemontowali względem wyjścia. Dodatkowe tysiące, ale chyba też już nie ma. I też nie ma, no to się naprawdę jest zainteresowanie ogromne i też uważam, że jakiś tam narodowy stadion Legii to by spokojnie się wypełnił. Tak jest, ale najpierw listopad i Albert Ocinkowski wraca, Henry Felipe 12 listopada, Grodzisk Mazowiecki, śledźcie. Dziękuję za poświęcony czas, jak zwykle przyjemność. No i do zobaczenia w najgorszym wypadku na Media Dayu przed galą, przed twoją galą. Dobrze, dziękuję Mariuszu i pozdrawiam tam
Martynkę. Tak, siemano. Ja też pozdrawiam. Dzięki. Dzięki.